Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Sądzę, że pamiętacie Państwo jeszcze program, którym kończyliśmy ubiegły rok, kiedy to podsumowywaliśmy nasze drogowe osiągnięcia, w cudzysłowie osiągnięcia, no bo niestety to raczej porażki. Napisał do nas pan Tomasz, mianowicie czuje się upokorzony takim stawianiem sprawy, że jest tylko kilka procent kierowców, którzy jakby to wszystko psują, to oni jeżdżą źle, to inni powodują wypadki, to ci piraci drogowi, a my jeździmy poprawnie, czasem troszkę przekraczamy prędkość. Otóż nie, panie Tomaszu. Nie ma pan racji i wszyscy ci państwo, którzy tak myślą, racji nie macie. Generalnie jeździmy źle. Ja to zaraz udowodnię. I udowadniacie to państwo, przesyłając nam wiele filmów. Większość z nas popełnia tych błędów dużo. One wielokrotnie kończą się ewentualnym mandatem, jakąś drobną stłuczką, czy w ogóle niczym. Natomiast przy niesprzyjających okolicznościach, na które często nie mamy wpływu, kończą się dramatem, tragedią, ludzką tragedią, śmiercią, kalectwem, rozpaczą. W większości jeździmy źle, słabo. Powinniśmy poprawić naszą jazdę, poprawić koncentrację, poprawić znajomość przepisów, poprawić ich stosowanie. Zacznijmy od filmików, które przysłali nam nasi korespondenci. Popatrzcie Państwo, znowu przejścia dla pieszych, no ale to jakby klucz zagadnienia. Popatrzcie Państwo, niestety również Elka, instruktor. Tak, instruktor, bo nasz widz dogonił później ten samochód i widział, że jedna tylko osoba w samochodzie, no czyli jechał instruktor. Instruktor, który nie stosuje podstawowego przepisu. Omija pojazd, który zatrzymał się celem przepuszczenia pieszych na przejściu dla pieszych. Wstyd, instruktorze. Popatrzcie Państwo, bo to już będą zagrożenia bezpieczeństwa. Co robi kierowca Volkswagena Golfa? Po pierwsze pędzi. Po drugie, wyprzedza bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Po trzecie, ledwie się mieści przed walcem drogowym, który tam się pojawił. Popatrzcie Państwo, ta piesza ma wahanie. Cofnąć się, ruszyć do przodu, do tyłu. Dobrze, że jest przytomna, dobrze, że uważa. Dobrze, że nie zrobił jakiegoś ruchu, który mógłby ją pozbawić życia. Tak, proszę Państwa, pozbawić ją życia. Przecież tutaj śmierć zaglądała tej dziewczynie w oczy. I kolejny przypadek, kolejny filmik przysłany przez Państwa. Podwójne omijanie. Tak nazwał ten film nasz korespondent. Piesi na lewej stronie. Można by powiedzieć, że nasz widz, który przysłał film, może powinien jechać. Oni byli na chodniku i po lewej stronie. Że może on sprowokował tę sytuację, ale nie, proszę Państwa. Okazuje się, że na lewym pasie, o popatrzcie Państwo, tam jedzie samochód, który hamuje. Nasz widz nie chciał wyprzedzić tego samochodu. Jedzie bardzo dobrze. Prawdopodobnie tamten właśnie kierowca zamierzał przepuścić pieszych. No i okazuje się, że obydwaj mogli wysłać tych pieszych, przepraszam za określenie, na tamten świat. Popatrzcie Państwo, co robi kierowca Volvo. Przecież przeszedł praktycznie na zapałkę obok tych pieszych. Pan Łukasz, który przysłał ten film, no miał prawo być mocno zaniepokojony o tych pieszych, którzy byliby przejechani przez kierowcę Volvo. Czy kierowca ten powinien dalej pychać z prawem jazdy, jak Państwo uważacie? Ja uważam, że powinien być tego prawa jazdy pozbawiony. Proszę Państwa, a teraz z mojej kamery sytuacja sprzed kilku dni, która naraziła mnie i kierowcę Opla Corsy na możliwość zderzenia czołowego. To było gwałtowne, awaryjne hamowanie. Co wymyślił kierowca tego Opla? No chyba kompletny brak koncentracji. No bo przecież na wyprzedzanie miejsca tutaj na pewno nie było. Kierowca, jak widzicie Państwo, nie zdążył się usunąć. To ja zdążyłem zahamować. No ale przecież to nie jest jednostkowy przypadek. Popatrzcie Państwo, kierowca ciężarówki z przyczepą. Olbrzymi pojazd. Postanawia wyprzedzać. Powiecie Państwo, no nie no, tam była przerywana, to mógł. No ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście powinien był w tym miejscu decydować się na wyprzedzanie, jadąc pasami ruchu dla przeciwnego kierunku? No a szczęście znowu nic się nie stało. A teraz kolejne złe zachowania w suplemencie do ostatniego programu o korkach, o wzajemnym blokowaniu się. Zwróćmy uwagę, moje rozliczenie miejsca na skrzyżowaniu wzięło całkowicie w łeb. Okazało się nieskuteczne, a nie przez to, że źle liczyłem.
tylko przez to, że kierowca Focusa Kombi, notabene z pasa do jazdy w prawo, jedzie prosto i wjeżdża mi tuż przed maskę samochodu, zajeżdżanie drogi, ale najgorsze jest to, że zostawia mnie na torach tramwajowych. Ja tam jeszcze przed przejściem dla pieszych, a za przecięciem się kierunku w ruchu, tak żeby nie zablokować, miejsce miałem. Miałem, dopóki kierowca Focusa go nie zajął. No i teraz moje nerwowe ruchy próbuje się gdzieś usunąć, uda się bądź się nie uda. Tak strzelamy gole do własnej bramki. Dlaczego? Dlatego, że jeździmy nieprzepisowo, z tego pasa nie można było pojechać prosto, dlatego, że nie myślimy o innych, wywołując blokadę skrzyżowań, korki. A teraz chwila o używaniu kierunkowskazów. Jesteśmy na ulicy Długiej. Jakie tutaj niuanse przy wzajemnym porozumieniu, ale jakże istotne niuanse. Używanie kierunkowskazów. Kierunkowskaz ma być użyty zawczasu i wyraźnie. I wtedy wszystko jest czytelne i jasne. Gdyby kierowca BMW nie włączył kierunkowskazów w momencie skręcania, sytuacja byłaby zupełnie inna. Zaskakuje. Jego jazda jest nieczytelna. Brakuje właściwego użycia kierunkowskazu. I podobnie pani, która kierowała tym Porsche. Identyczna sytuacja. No i potem jeszcze powie, że ten kierowca jej nie przepuścił. Dlaczego? A przecież ja jadąc Długą, muszę cały czas rozliczać, zmieszczę się za ulicą Świętego Filipa, czy się nie zmieszczę. Chcę wpuścić jeden samochód z ulicy Świętego Filipa, bo inaczej ta ulica by stała cały czas. Chcę umożliwić również skręt w Filipa i mam pojazdy za sobą, które być może w Filipa będą chciały skręcić. I ja to próbuję wszystko przekalkulować w ten sposób, żeby właśnie jazda była jeden w jeden, żeby był ten zamek błyskawiczny w tym przypadku przy wyjeżdżaniu z ulicy podporządkowanej. Ale żeby to moje rozliczenie było sensowne, to ja muszę mieć współpracę innych kierowców. Jeżeli kierowca włącza kierunkowskaz tuż przed skrętem, to ja myślałem, że zarówno kierowca BMW, jak i kierowca Porsche będzie jechał prosto, w Długą, w kierunku Basztowej. No a tutaj inny przypadek na tym samym skrzyżowaniu. Popatrzcie Państwo, jakby psychologia tłumu. Te dwa pojazdy, które przepuściłem, nie mając jeszcze początkowo miejsca za skrzyżowaniem, dlatego wpuściłem dwa. Dopiero po zrobieniu tego miejsca chciałem jechać. Teraz moja kolej. A kierowca tego Land Rovera postanowił wjechać. Zatrzymał się mi, że tak powiem, przed nosem, no bo tam w międzyczasie weszli piesi. Tak strzelamy gole do własnej bramki. Tak źle używamy kierunkowskazu. Nadeszła zima, proszę Państwa. Śnieg, ślisko, mroźno. Drogi nie będą idealne. Nie miejmy pretensji do drogowców, miejmy pretensje do siebie. Zastanówmy się przy okazji, jeździć rowerem w takich warunkach? Czy to nie przesada? Ale może powolutku po chodniku? Bo wtedy w tych ekstremalnych warunkach, jak już wyjechaliśmy, jedźmy chodnikiem, powolutku ustępując miejsca pieszym. A nie tak pędząc, rozpychając się pomiędzy pojazdami. Popatrzcie Państwo, to rower prawie kolarski, wyścigowy, jakieś cieniutkie opony. Jeszcze się udało, no ale z zagrożeniem pieszej. Tam mały włos, a doszłoby do zetknięcia się tego rowerzysty z pieszą. No bo rowerzysta raz jezdnią, raz chodnikiem, byle szybciej. No i kierowca, który uznał, że odśnieżanie samochodu to nie jego sprawa. Poszła wycieraczka przednia, wycieraczka tylna i tylko tyle zostało z tego auta odśnieżone. A światła, przypominam raz jeszcze, mamy odśnieżyć przednią szybę, boczne szyby, tylnią szybę i również, żeby nie było tak dużo śniegu, że będzie on spadał na pojazdy przy większej prędkości, na pojazdy sąsiadujące. Tutaj tego śniegu jest niewiele, popatrzcie Państwo, tylko się kurzy, to może nie groźne. No ale szyby prawdopodobnie boczne nieodśnieżone, a przede wszystkim nieodśnieżone światła. Ledwie te światła stopu zrobiły sobie, nagrzewając śnieg, wtedy on spłynął, troszkę miejsca na widoczność. Światła kierunkowskazu, a kierowca stosował kierunkowskaz, tylko że go nie widać. Jechałem za nim długi odcinek. Nie ma tego kierunkowskazu. Zadbajmy o odśnieżone auto. I jeszcze jedno w aspekcie używania kierunkowskazów. Zadbajmy o to, żeby zawsze w momencie, jak zamierzamy zmieniać pas ruchu, skręcać, zanim włączymy hamulec, ma być włączony kierunkowskaz. Najpierw kierunkowskaz, potem światła stopu. Jeżeli widzicie Państwo pojazd, który przed Wami jedzie i najpierw widzicie jego światła stopu, a potem kierunkowskazy, oddalcie się na podwójną odległość i zachowujcie zasadę ograniczonego zaufania do takiego kierowcy. To jest zła jazda. Najpierw pokażmy, co robimy, a potem to róbmy. Jeździmy czytelnie, ostrożnie, bezpiecznie, w pełnej koncentracji. Przestrzegam w tych warunkach wszystkie drobne, wydaje się, drobne błędy. Wszelkie przejawy niechlujstwa kończą się wypadkiem.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.